Witam Was. Tu staram się Wam pokazać, żeby zrobił prostą ciubasę. Bardzo prostą pod tym względem, że będzie z łopatki i z hubu. Łopatki podzielę na klasy. Zazwyczaj z łopatki mam tyle mięsa tłustego, drugiej klasy i pierwszej, to jest wystarczająco, i ze schabu ta część tutaj tłusta wystarcza, żeby do kiełbasy, żeby były zachowane dobre proporcje. I już tego nie będę Wam pokazywał, jak to obrabiam, jak kroję, bo to dużo razy widzieliście. Więc kiełbasa będzie ze schabu i z łopatki. Łopatki mamy tutaj 6900 około, i schab ma minus pewnie pół kilo wody, 4900, tam było ile? 6900, to jest 10, 12 kilo mięsa. 12 kilo mięsa tak mało w ręce. No i tyle, jakby mi zbrakło od klasy trzeciej, czyli tłustego, to mam w zamrażarce taką, takie tłuste kawałki pomrożone i skóry, także tam to wykorzystam. Także do usłyszenia i potem Wam pokażę, jak przyprawiam. Na razie, trzymajcie się. Ze schabu mamy tyle klasy pierwszej. Tu mamy takie trochę tłuszcze, a tu mamy tłustego, aż tyle z tego zostało, więc jest wystarczająco. Teraz się rozprawię z łopatką. To pójdzie w kostkę i potem pójdzie przez szarpak. O. To też pójdzie przez szarpak. Taka kostka będzie pokrojona. Zapeklowane będzie. Tak to wygląda pokrojone w kostkę. Tutaj mamy 2 900 kg pierwszej klasy ze schabu, to będzie na szarpaku. Tutaj mamy 900 kg pierwszej klasy z łopatki, 900 kg. Druga klasa ma 2 kg tu z kawałkiem, 2 800 kg. Trzecia klasa ma też, nie wiem, tam 800 kg chyba. I tutaj jest 100 kg. Wszystkiego mam 11 kilo. Akurat chodzi tak, że 4800 to jest pierwsza klasa, a druga klasa i trzecia ze ścięgnistym to jest reszta. Więc proporcje powinny być spoko, kiełbasa nie powinna być za gruba. O, tak to wygląda. Tutaj mamy pierwszą klasę z schabu i łopatki. Tu mamy drugą klasę, oddzieloną folią od ścięgnistego, zapeklowane. A tutaj jest tłuste, trzecia klasa, zapeklowane. Ląduje to na noc do lodówki. Jutro zmielę, przyprawię, wymieszam, nabiję wielita. I w piątek pójdzie do wędzenia. Noc przeleży w lodówce, jak kiełbasa. Tutaj mamy ścięgniste. Ścięgniste pójdzie na trójce, czyli na makowym. Potem mamy tłuste, pójdzie na Fi 8. Trzecia, druga klasa pójdzie na Fi 10. I pierwsza klasa z łopatki pójdzie na Fi 12. A pierwsza klasa z schabu pójdzie na szarpaku. Tak to będzie wyglądało. Do usłyszenia. Teraz będziemy mieli tłuściejsze i zmieniam nóż, bo do makowego sitka mam specjalny nóż osobny i ścięgniste było na makowym sitku. Teraz Fi 8 i jedziemy to tłuściejsze.
Teraz 10 i to już była trasa druga. Tędy to chodziło. Gdzie to już spadł? Tu spadł ten nóż. Teraz będzie Fit 12. W inną stronę. Pecha mam jakiegoś. A, teraz się udało. Teraz na film 12 pierwszą klasę z łopatki będziemy mieli. Mam ją tutaj ze schabem, więc jak mi też parę kawałków schabu wpadnie, to też nie szkodzi. Tragedii nie będzie. Okej. Teraz użyjemy szarpaka. Jak używacie szarpaka, pamiętajcie, żeby jak maszynka chodzi, palców tu nie wkładać, bo będzie po palcach. Ogólnie ta maszynka jest taka, że co w nią tu wpadnie, to tu wyjdzie przemielone. Nawet mrożone polędwiczki całe, żem rzucą. Już tam jest nagranie. Okay. To
to tyle, to zaraz dorzucę, bo umieszczę w mieszalniku, dorzucę przyprawy, kilka kółek się bujnie i dorzucę kasę pierwszą, tą schabik dorzucę, to pójdzie dla bestii, która pierwsza ta lepsza i tyle, może będzie przebitka zmieszania, a może nie, może już potem na dziewanie, trzymajcie się. A dobra, powiem wam jakie przyprawy: 1,5 grama majeranku, 3 gramy pieprzu, 5 gram czosnku suszonego i tyle. I tyle. Prosta kiełbasa, najlepsza. Trzymajcie się. 5 minut wymieszałem moim mieszalnikiem. Twarz jest wymieszany odpowiednio, bo się trzyma ręki, jak tak wziąłem. I nie spada. O, teraz spadł. Postawiam na maksa. Weźmiecie tak i się trzyma, to znaczy, że jest tyle. Że się wymieszą. No, to tyle. Witam was, będę nadziewał. Ja chciałem wam pokazać, jak ja trzymam, przechowuję jelita. Jelita przechowuję w boksie do żywności. Takim. Plus jest taki, że one są zawsze gotowe. Ja je potem po prostu wyciągam i przekładam do ciepłej wody. Łatwiej się rozplątują. Nie robią się takie supły. 20% solanka 20% i spokojnie mogą leżeć w lodówce. O. Myślę, że ja tu więcej nie mam. Na razie nic więcej tu nie wkładam. Jak zrobię, to dopiero dołożę. Szkoda je grzać. I potem, żeby wracały. Zawsze są gotowe. Zawsze zużyjecie tyle, ile potrzebujecie. Tutaj do ciepłej wody. O. Tak to bierze i wygląda. Jeszcze trochę będzie. Taką bardziej cienką tą kiełbaskę porobiłem dzisiaj. Wykałaczkę. Teraz ponakuwam. Tam by się trafiło powietrze niechcące.
Dobra, na kije.